55 lat mówi się o tym, że jest tak długo rock and roll. Ktoś powiedział dzisiaj, że już go nie ma. 81 rok, pisz, jakiś mały domek, jakieś małe radyjko w takiej skórzanej obudowie, nie pamiętam, jak się nazywało, i pierwszy raz usłyszałem TSA. To dziwne, ale już słucham ich 33 lata. Ja nie zapominam, że byłem fanem Skaldów i Krzysztofa Klęczona i Niebieskoczarnych, że szalałem na ich koncercie w kinie Pocisk w Gnieźnie, jak miałem 13 lat. Wszedłem po Rynie przez kibel na pierwszym piętrze, rozwalone kino, do dzisiaj nie działa po tym koncercie, ale to był decydujący szok w moim życiu. Ja po prostu wtedy zostałem nowym człowiekiem, małym chłopakiem, który nagle kumnął, o co chodzi. Nagle zrozumiałem wszystko. Jakieś olśnienie? Tak, ja nagle już wiedziałem, że to jest taka energia, która rozwala wszystko. Że w ogóle nie wiedziałem nic o życiu, dopóki tego nie wysłuchałem. Tego czegoś, takiej radości, takiej energii, takiego... Jest duch rock'n'rolla i to jest przede wszystkim bunt. Ja właśnie rozpoznaję w ten sposób prawdziwy rock'n'roll. To jest taka szczególna dbałość o rytm i wewnętrzne napięcia i takie coś, co powoduje, że serce mocniej bije i to, że jest to jakiś bunt zawsze. Rock'n'roll zawsze był wyrazem buntu pokoleniowego na przykład, który jest niezmiennym składnikiem istnienia ludzkości i to się nigdy nie zmieni, to przybiera inne formy teraz. Urodziłem się w wspaniałym czasie, mając 16-17 lat, zaczęła w Polsce rosnąć muzyka. Cudowny okres buntu, cudowna muzyka, no i jak można było nie grać? Jeżeli Krzysztof Klęczon ma określenie zbuntowany anioł, a Wojciech Korda określenie od profesora Stuligrosza otrzymał zbuntowany słowik, czyli też to był bunt, może w innych relacjach, w innej formie, ale też to był bunt pewnego pokolenia. Mówią, że rock'n'roll to jest taka domena małolatów. Gdzieś tak się mówiło, że przecież ty masz tyle lat już, ja mam 63, nie? I ja skaczę po scenie i śpiewam i naparzam ostro, lepsze niż kiedyś. To jest przede wszystkim pewien styl życia. Jest to wolność, swoboda ducha, swoboda myśli, swoboda ekspresji, swoboda energii. Tym jest rock and roll przede wszystkim. I dotyczy to zarówno tych, którzy go grają, jak i tych, którzy żyją w określony sposób. Rock and roll wymaga energii i młodości wewnętrznej jakby. Są małolaty, które są stare od urodzenia i oni nie potrafią zagrać tego. Nie mają tego czegoś, takiej iskry jakiejś. Dlaczego rock'n'rollowcy się nie starzeją? Na pewno nie starzeją się duchem, bo to jest właśnie rock'n'roll. Ja mam tyle lat, ja nie wiem, czy jakiś małolat by wytrzymał na scenie tego, co ja, 130 decybeli i takie naparzanie cały czas, C-dur kreśne, i cały czas ten dynamit, taki straszny ruch. Wydaje mi się, że ta energia mienie się i jestem dalej energetyczny i energiczny. Na koncertach, właśnie jestem po 4 koncertach TSA codziennie w różnych miastach, pełne sale i jest naprawdę taki czad, że po prostu nie da się wytrzymać. Wszystko wolno, tylko nie wiem, co na to ich żony albo moja żona. Ja to nie wiem, bo ja chodziłem do Baru Mlecznego tylko. Oni tam próbują jakiś używek, jarają marychę, jakieś środki tam wciągają przez nos. Ja nie robię takich rzeczy. Prowadziliśmy się dobrze, zdrowo, jedliśmy jogurciki. Nasz kolega na przykład, Jurek Oliwa, znakomity techniczny, znany był z tego, pozdrawiam Jurka, że zawsze po trasie wracał do siebie do Krakowa, wtedy mieszkał w Krakowie. Regeneracja. Jogurty, owoce, zdrowy tryb życia, bieganie, bo jakoś trzeba było to przetrzymać. Teraz sobie wypiję drinka, jestem szczęśliwy w ogóle.
Nie upijam się. Nie miałeś tego stereotypu rock'n'rollowca szalejącego. Ja byłem trzeźwy. Nie, to hasło jest wymyślone przez menedżerów angielskich, którzy nie mieli jak sprzedać zespołu i zrobili skandal. Gdyby to było teraz, powstało, to też by wymyślili, ponieważ największy szmal robi się na skandalach erotycznych, jakichś straszliwych. Nie ma pozytywnej reklamy, nie wiem dlaczego. Ludzie jakoś tak nie reagują, no nie wiem. Jeden sex, drugs and rock and roll to takie przerysowane. A ja pamiętam ciężką pracę. Lata 80., czyli te lata głównie, kiedy ja się tym zajmowałem, to była próba stworzenia w Polsce biznesu z tej muzyki. Bo nam się wydawało, że należy zrobić z tego biznes. Niestety ten biznes został stworzony. I teraz mamy z tym kłopot. I mamy teraz tylko biznes, czy jeszcze mamy jakiś przekaz, jakieś przesłanie, czy przemycanie chociażby? No nie. Mamy na przykład fajne kapele, takie jak Ruta na przykład, które robią co tylko mogą, żeby się zbuntować. Oczywiście często buntują się za pieniądze tych, przeciwko którym chcą się buntować, ale i myśmy też się przecież buntowali za pieniądze tych, przeciwko którym się buntowaliśmy. Nie mam się! Cały Jarocin był robiony za pieniądze Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, o czym wszyscy teraz jakoś dziwnie nie pamiętają. Weź się do roboty. Do Jarocina jeździłem służbowo jako sługus reżimu od 1984 roku, bo wcześniej to jakoś tak nie wypadało. Koledzy robili. To nie można było patrzeć, jak się kompromitują. Ten późniejszy Jarocin był taką kolebką czy enklawą dla tych wszystkich zespołów nieco zbuntowanych, które miały możliwość odbywania prób w garażach czy w jakichś małych salkach czy pomieszczeniach. No, rozwinęło się to w sposób, powiedziałbym, kontrolowany. Teraz to wszyscy są zbuntowani i wszyscy sobie przypominają, jak bardzo dzielnie walczyli wtedy z ustrojem. Ale to nie było tak. Tak, to dokładnie. To takie są trochę bajki. A Tomek Lipiński kiedyś powiedział bardzo ładne zdanie i myślę, że nie będę go sobie przypisywał, tylko go je tak zacytuję prawie, że dokładnie, że to była taka sytuacja, w której myśmy byli w takim baraku otoczonym drutem kolczastym, a jeszcze w tym baraku mieliśmy taki osobny baraczek pod tytułem Jarocin otoczony płotem. I to jest bardzo dobra metafora, bo ona pokazuje, że to było pudełko w pudełku. Semantyka była bardzo istotna, mimo że była natężona forma cenzury. Przedstawiciele Głównego Urzędu Prasy, Publikacji i Widowisk przyjeżdżali do Jarocina i wszystkie teksty sprawdzali. To są takie nieustające dyskusje, czy to jest wentyl, czy to był wentyl, czy to był... Oczywiście, że to był wentyl. No bo jak małolaty by nie chodziły na koncerty, to chodziłyby się bić z policją, no bo musiały mieć jakąś rozrywkę, prawda? Lepiej było rzeczywiście dać im to i po prostu... Pytanie nie jest takie, czy to był wentyl, tylko czy co by się działo, gdyby tego wentyla nie było. I czy byłoby fajniej, czy może dużo mniej fajnie. Z kolegami zrobiłem taką książkę, która ma tytuł Obok. Obok albo Ile procent Babilonu. I to jest taka książka, która próbuje za pomocą cytatów wykazać, jaki jest procent komercji, jaki jest procent wolności artystycznej. I w gruncie rzeczy nie wykazuje, bo nie wiadomo, tego nie sposób tak podzielić. Wiemy, że po prostu między 19 a 25, 30 rokiem życia istnieje pewna potrzeba buntu. Potem niestety dostaje się poważną lekcję od życia, że bunt jest niestety nie na miejscu i świata się nie zmieni. I w związku z pytaniem, kurczę, no wtedy wskakuje się po prostu w garnitury, w systemy. Babilon zaczyna wchłaniać po prostu tych kiedyś rock'n'rollowców. Wielkie gwiazdy światowe tam, które wpompowano miliony dolarów, żeby wyjąć następne miliony, używają elementów rock'n'rolla i to jest bardzo takie według mnie nieładne, ponieważ wszyscy gadają, rock'n'roll umarł, ale doją go. Korzystają z niego, jakby rock'n'roll był jakąś taką pożywką, na której wyrastają nowe pleśniawki, nowe grzyby jakieś, nie wiadomo, bardzo dziwne, tak. Myślę, że dzisiaj ludzie chcą wejść na scenę już
i rusać gwiazdą. Duch rock'n'rolla niestety, no może nie umarł, ale na pewno gdzieś schował się, jest w ukryciu. Muzyka jest w tej chwili takim, jeszcze jednym takim produktem, który jest lepszy lub gorszy. Jeżeli chodzi o ludzi młodych, jeżeli chodzi o, oni właśnie na to liczą. Liczą na to, że telewizja, że media, że sława przyniesie im wielkie pieniądze i będą sobie żyli tak jak ci rock'n'rollowcy kiedyś. Tylko kiedyś rock'n'rollowcom nie było tak dużo potrzeba. Oni nie jeździli Porsche. Oni usiedli na murku, usiedli na ławce, napili się piwa i byli przeszczęśliwi. Dzisiaj świat bardzo podążył do przodu i ludzie chcą być i sławni, i bogaci. Nie jest to takie proste. Udaje się tylko nielicznym. Rock'n'rollowcy raczej się nie bawili nigdy w politykę, bo ich to nie interesuje. Brzydzą się tym. Koledzy rock'n'rollowcy, nie pieprzcie głupot. Jeżeli myśleliście, że będzie wam łatwo, bo będziecie pisali piosenki o polityce, o jakichś nazwiskach ze scen politycznych, z pierwszych stron gazet, to właśnie się okazało, że jednak nie macie racji, nie będziecie tego robić. Zacznijcie pisać piosenki dla tych, co będą za 30 lat i wtedy będziecie dalej czuli rock'n'rolla i będziecie mieli sprzeciwko się czemu butować. Tego nikt nie będzie rozumiał, tych pierdół, które niektórzy moi koledzy nagrywają, to ja tego w ogóle nie rozumiem, jak można takie rzeczy śpiewać. Kiedyś, żeby zaznaczyć to, że się jest rock'n'rollowym duchem właśnie, czy punkiem, no to przyczepiało się agrafki i odrywało rękawy. W tej chwili można kupić koszulki z oderwanymi rękawami, z przypiętymi agrafkami po prostu. Chcesz wyglądać rock'n'rollowo, iść do sklepu i się tak ubierz. To, że ktoś sięgnie po elementy rock'n'rolla, to nie znaczy, że jest rock'n'rollowcem i często jest to karykaturalne. Jeżeli chodzi o przebierańców, to ludzie stylizują się po prostu na tym, co już było. Bardzo ciężko wymyślić coś nowego. W tej chwili odnoszę wrażenie, że 90% zespołów grających rock'n'rolla, silących się na rock'n'rolla, są po prostu nędzne, za przeproszeniem, podróbki tych rock'n'rollowców, którzy naprawdę nieśli w sobie etos wolności, pewnego rodzaju buntu wobec zastałej rzeczywistości. To byli ludzie, którzy tworzyli po prostu rzeczywistość naokoło siebie, burzyli schematy zastanych murów i ograniczeń. A w tej chwili, jak gdyby, świat jest pełen nędznych konformistów. Co nie znaczy, że nie ma rock'n'rollowców cały czas, którzy po prostu ten etos i tą świadomość po prostu niosą ze sobą i grają, tworzą muzykę cały czas. Czy rock'n'roll się nie przebrał w mentalny garnitur i krawat? Bo ten prawdziwy miał jeszcze duch. Nie, no rock'n'roll nigdy się nie przebierze, tylko niektórzy próbują go wystroić i przystosować, ale to nie ma znaczenia, ponieważ to jest coś takiego, jakby ktoś zdjął chitynę z rock'n'rolla. Jakby rock'n'roll był jaszczurem zielonym, który zrzuca chitynę i to, co inni używają do swoich manewrów stylistycznych i takich udawań rock'n'rollowych, to jest tylko chityna, a rock'n'roll dalej idzie, już ma nową skórę. No, bo wzięli moją chitynkę, nie? Tam zostawiłem, to już jest stara. Po śmierci odkrywamy, jacy byli ważni. I to dla nich jest 51. Moim zdaniem rock'n'roll nigdy nie zginął i nigdy nie zginie w ogóle w tym sensie. W ogóle nie wiem, jaką formę przybierze muzyczną, nie? Jaki to będzie wyraz. Ta energia rock'n'rolla, nikt mi nie wmówi, że zniknęła gdzieś, ponieważ ona cały czas mnie niesie. Fajne porównanie, to bym powiedział Feniks. Feniks, który płonie i z popiołów odradza się od nowa, wciąż od nowa, wciąż. I dopóki ta energia będzie, i dopóki będzie to język międzynarodowy, który kochają wszyscy, Hindusi nawet, chociaż mają swoją świetną muzykę, ludzie w Afryce, w Azji, w Europie, w Ameryce, dopóki są fani rock'n'rolla, dopóty nie będzie aż tylu wojen. Zawsze generacja młoda, kształtująca się dopiero, zawsze odnajdzie element, który jest do przebudowania. Człowiek jest zawsze ten sam, ma zawsze te same problemy, tylko się zmieniają dekoracje. W każdej kulturze, w każdym czasie są te same problemy. Nie ma takich czasów, kiedy nie trzeba ludzi budzić z odrętwienia, nie demaskować kłamstw. I to nie ma nic wspólnego z polityką. Ludzie zawsze prędzej zabrną w kłamstwa i zaślepienie, w jakieś wygodnictwo,
A rock'n'roll to jest taka muzyka, która raczej nie nadaje się do głaskania. Demokracja, o którą tyle lat walczyliśmy tu w Polsce, żeby było tak fajnie, jak jest, ona ma też swoje minusy i wady i zawsze będą takie momenty, które się nie będą ludziom podobać i będzie się przeciwko czemu buntować. Czyli myślę, że tematów do walki nigdy nie zabraknie, chociaż może nie być to walka wręcz. A Oręż jest zupełnie inny. Mocne słowo, mocna muzyka na przykład. Przyjechałem z Nowego Jorku i mi się pytali, czy piękna jest Polska. Ja mówię, no tak, no dużo kolorowych tych parasolek z reklamami piwa, ale tak sobie nic się nie zmieniło. No trochę posprzątane, ale życie dostarcza nam tyle tematów i przecież to już się staje kraj niewolników. Następne niewolnictwo finansowe, banki i uzależnienie ludzi od kredytów straszliwe, niedługo zaczną się straszne serie bankructw. Wiesz, teraz już nie trzeba iść do fabryki z papieru wartościowego i drukować pieniędzy, wystarczy dopisać zera bankom. I to się robi cały czas. Dopisują sobie zera i gdzieś tam tu przerzucają z tej strony na tą, że niby jest jakaś gospodarka, tam pieprzenie takie. Młodzi ludzie teraz mają lepszy dostęp do wszystkiego, do świata, widzą to wszystko, co się wokół nas dzieje. I swoją kontrkulturę, jakąś swój bunt też będą budować w tej czy innej postaci. To się nie zmieni, będzie tak zawsze. Co 20 lat jest nowe pokolenie i ono znajduje swój nowy język do wyrażenia niezadowolenia ze starego świata. Znajduje nową metodę na wyrażenie ekspresji, kurczę, hip-hop, wcześniej, nie wiem, grunge, wcześniej disco, wcześniej punk rock, nie? Wcześniej, kurczę, jakiś, no, każde pokolenie miało swój język. Jeżeli potraktujemy na przykład hip-hop jako nie gatunek, ale pewnego rodzaju właśnie nurt myślenia takiego, kurczę, antyestablishmentowego, no to był, zdaje się, jakiś ostatnia taka całkiem wiarygodna postawa antysystemowa. Już w tej chwili hipisi przeszli na emeryturę. Niebawem przejdą na emeryturę punkowcy. No i ten bunt, nie wiem, czy będzie miał jakąś klamrę tematyczną, że się będzie ogniskował na tę młodą generację. Mogąc lekko porównać w oba środowiska rockowo, rock'n'rollowe i jazzowe, śmiało stwierdzam, że jednak, kurczę, więcej rock'n'rolla i takiego etosu wolnościowego jest wśród jazzmenów. To są ludzie, którzy naprawdę potrafią gdzieś na tym swoim podwóreczku, nie w niezgodzie na zastaną rzeczywistość, jednak robić swoją muzykę. Cały czas żyć swoim życiem, nie wchodząc w jakieś kompromisy. Oczywiście mówię o naprawdę muzykach jazzowych, o nie dobrze wykształconych muzykach, którzy łapią chałtury w orkiestrach telewizyjnych i tak dalej. Była muzyka rockowa, mocna, hard rockowa, później był punk i tak dalej, później był grunge, też kontrkultura i teraz mamy na przykład taką kontrkulturę w postaci hip-hopu. Przejął tą rolę właśnie taką nonkonformistyczną rock'n'rolla. Ja na przykład jestem hipisem wciąż, wierzę dalej w różne ideały. Jak zaczynam słabnąć, w sensie zaczynam być głupszy od samego siebie, to przypominam sobie o tym, o czym myślałem, jak miałem 17 lat. No i wtedy się wstydzę trochę i się poprawiam. Tłumaczę się mojemu byłemu, mnie samemu. Przepraszam, ale no chciałem właśnie zrobić głupotę, ale już przypomniałem sobie. Słucham sobie starych piosenek. Wiesz, co jest dziwne? Przeżyłem taki wehikuł czasu w Stanach, w Nowym Jorku mieszkałem, padłem w straszną depresję i wyciągnąłem gdzieś kasetę TSA z moimi tekstami, tam sam śpiewam tam i włączyłem sobie i te piosenki wszystkie mi powiedziały, co mam robić. Normalnie się obudziłem nagle i nagle dostałem odpowiedź. Ty, chłopie, no, wszystko! Wtedy zrozumiałem, jak to... Zapomniałeś o tym na chwilę. Tak, jaka to potęga. Właśnie nie wolno zapominać o swoich źródłach, o swoich korzeniach. Najważniejsze jest chyba to, co sobie twórca, jak sobie zinterpretuje dzieło, nie? Czy w tym odnajdzie jakąś właśnie iskrę zapalną i poczuje moc, że czy w tym momencie obudził się we mnie rock'n'rollowiec, nie? Czy po prostu będzie patrzył i stwierdził, o, widzę tutaj poziomki, raczej wolałbym się teraz napić ciepłej herbaty po prostu, albo w Starbucksie wypić kawkę, bo tak
No i ale tą kawkę trzeba zarobić. Ale tą kawkę trzeba zarobić, no właśnie. W sztuce, w robieniu sztuki, w pisaniu tekstów, w pisaniu muzyki, w sztuce jakiejkolwiek, wolne myśli, które są wolne, dają nam wolność, tak? I to jest najważniejsza wolność. Mając duże pieniądze i robiąc wolność, to jest udawanie wolności. Każdy musi to ocenić w swoim sercu, czy to, co robi w tak zwanej sztuce, jest szczere, uczciwe i na ile jest szczere, a na ile jest komercyjne. Żyć z tego trzeba, tylko grafomani piszą dla idei. Wielu jest ludzi, którzy żyją właśnie w taki sposób rock'n'rollowy i kochają to. Ja też to kocham. Muzyka. Dla mnie duch rock'n'rolla, gram na gitarze. Kocham grać. Najważniejsze jest to, żebyśmy czuli samotności, żebyśmy mieli jakąś społeczność, w której nie jesteśmy odrzuceni. Ona dodaje nam siły. Rodzinność, wiesz, to jest najważniejsze. Miłość, macierzyństwo. Tak, dzieciaki, które uczą. I ogród. Idę się wysikać. Dziękujemy wszystkim fanom rock'n'rolla, który jest dojony jak krowa przez pop rock. Jeszcze się pytają, czy przypadkiem rock'n'roll nie umarł. Ja mówię, jak umarł, to ty jesteś Pawlinuszewcą.